że będzie to jakaś podróż z efektami. Ludzi troszeczkę tutaj jest, jak widzicie. No i co? Czekamy. Dobrze, zaczęło się ostro, bo zablokowały się te uchwyty i całym krzesełkiem szarpnęło. A teraz zapraszam Was na tą podróż. Nasz fotel idzie do góry, rusza się. Także ja odczuwam tak naprawdę to, co jest teraz tutaj w tym wagonie, tak jakbym jechał dosłownie. Tak się rusza ten fotel, zresztą widzicie tutaj może po krzesłach, które są przede mną, jak wszystko się rusza. Chociaż powinny być napisy po angielsku. O! I czujemy to, co on czuje, czyli wiatr wieje w nas prosto. Atrakcja pierwsza była. Prawdopodobnie tam małe dziecko się przestraszyło, matka podniosła rękę i wyprowadzają tego malucha. Mama tylko zostanie. No tak, i obsługa tam posadziła pod ścianą, na takim zwykłym już krzesełku, nie trzęsącym się, dziewczynkę i film będzie szedł dalej. Prawdopodobnie się pyta, czy wszystko w porządku i czy wszyscy mogą jechać dalej. No to jedziemy dalej. Dobra, wybiegliśmy, moi drodzy, na zewnątrz. Cały czas się ruszam na tym siedzisku. Tak jak kamera się porusza, to tak ja się poruszam na tym krzesełku, na tym fotelu. Trzęsie się wszystko. I te podmuchy wiatru wszystkie czujemy, deszcz pada. On kichnął i na kolanach, na głowie, wszędzie mamy rosę po prostu. Co ty kole? Ale mnie nikt nie wytrze. Ja teraz czuję tak, jakby się unosił, dosłownie. I znowu już jestem opryskany wodą. Et on goûte pour un grand voyage, avanti. Et dans les virages, mon petit.
Teraz tak jakbym się okręcał w lewo, do dołu, w prawo. O kurde. No, teraz dobrze, że nas wodą nie polali. Tak jakby łódką bujało. Zresztą widzicie po fotelach, które są przede mną. O, fajne, fajne. Twarde lądowanie na piachu. Lecimy w dół. No ktoś, jeżeli ma kłopoty z błędnikiem, to lepiej, żeby tutaj nie siadał. Ja kamerę trzymam cały czas w jednym poziomie, znaczy w jednej pozycji, także te każde przechylenia to wyczujecie i widzicie tak naprawdę. I widzicie tak samo, jak się fotele przekręcają. YouTube puści mi to, bo to jest muzyka, podkład, który może być zastrzeżony. Wiatru. I znowuż mnie osmarkał. Jestem cały mokry. Podświadomie aż ciało pracuje i się nadaje, wiecie? O kurde. Celulit z brzucha wytrzęsie. Ja pierdzielę. Ale rzuciło na końcu. Ach.
podmuch wiatru. Niesamowite. I znowu już podmuch wiatru. Ostre hamowanie. Ja pierdzielę. Nie da się wyprzedzić. Zobaczcie, co się dzieje z ludźmi. O. Tak samo podmuch wiatru. O kurde. A. Za każdym razem, jak coś wpadamy, to taki jest podmuch w twarz. Dobra. I tak samo podmuch. O kurde. Na ślub zdążył. I kichnie pewnie. I znowu już nas ochlapało. No fajne, fajne, nie powiem. A te wszystkie podmuchy i wzruszenie wodą, bo tutaj są takie malutkie naprzeciwko mnie na każdy fotel. O, tutaj. Widzicie? W tym miejscu. Dobra. No i koniec tej atrakcji. Idziemy do następnej. Także tak to wygląda, moi kochani. To jest dopiero trzecia. Tych atrakcji jest to chyba 22 albo 23. Bo na pewno się tego w jeden dzień nie zobaczy. To nie wiem, czy tutaj jest ta atrakcja z tym kosmosem, czy nie. Ale wejdziemy, jak już tu jesteśmy. Tylko nie wiem, czy tutaj jest to otwarte, bo wcześniej nie było tutaj ludzi w ogóle. Jest otwarte. Także wchodzimy tutaj, jakiś szok kosmiczny czy coś takiego. Zobaczymy. Chyba trzeba poczekać. Można było wejść i zobaczymy, co tutaj będzie. A, widzicie, tu jest takie... takie coś, że można sobie wziąć i poczytać, podotykać, dowiedzieć się czegokolwiek o atmosferze, o oceanach. No ale mamy to wszystko po francusku, po angielsku, po hiszpańsku. No to tak naprawdę tu troszeczkę nie dla mnie, dlatego że się nie dowiem czego. Tutaj jest niby awatar, ale to nie jest awatar, bo to jest takie wąziutkie z pleksji podświetlone. Także tak naprawdę ja tutaj nic nie zrobię. W sensie takim, żeby wam pokazać jakąś inną atrakcję, taką ruchomą. Tak to wygląda, tak się prezentuje. Tutaj mamy układ jakiś planetarny. Ale jeszcze chyba jest wejście dodatkowe gdzieś. I nie wiem, czy to nie jest tutaj. Także poczekamy i chyba tam się wejdzie i zobaczymy dopiero, co się dzieje w kosmosie. Tak myślę.
No i teraz nasz komandor statku powietrznego. Zapraszam na jakąś podróż. Tutaj za minutę 22-21 otworzą się drzwi i będziemy mogli wejść prawdopodobnie do środka, usiąść i polatać w kosmosie. No i co? Drzwi się otworzyły. Wchodzimy do sali. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda i co nam zaoferuje park rozrywki. O, jakie fotele wielgachne. Kopuła. To może być, powiem wam, fajne doznanie. Ja chyba sobie usiądę tutaj gdzieś. Już, moi drodzy, wiem, gdzie to jest. W Łodzi, w EC1. Też jest coś takiego. Coś identycznego. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Prowadzący. Sur cette immense voûte, l'acteur Laurent Deutsch vous invite à découvrir les effets de ces collisions sur l'univers. Destructeurs ou féconds, les chocs cosmiques ont modelé le passé, affectent le présent. Kamera tego nie odda, bo widzicie na płasko wszystko. A mnie otacza półkula taka. Niesamowite to jest. Le Far West. Des blocs de roches gros comme des planètes, circulaient un peu n'importe comment. Et voilà, un de ces gros rochers a percuté la Terre. Oh, ça a été moins une que notre belle planète ne finisse en morceaux. Regardez, de la roche en fusion a été projetée partout dans l'espace. Et tous ces bouts de cailloux sont restés en orbite autour de la Terre, à cause de la force de gravité. Tourné autour de la Terre en se cognant et en fusionnant les uns avec les autres. Ils ont tourné jusqu'à ne devenir plus qu'une grosse boule. La Lune. Puissance incroyable, projetant encore plus vite des particules dans l'espace. Et ça c'est pas drôle du tout. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, nous vous présentons des images d'une tempête solaire prise par un satellite de la NASA. Comme vous pouvez le constater, la tempête heurte le satellite et sature son dispositif d'imagerie. Et c'est là qu'on se dit qu'être au coin du feu devant sa télé, eh ben c'est pas mal. Un gros noyau de fer et se comporte comme un aimant qui génère un champ magnétique protecteur. Blotti dans son cocon, la Terre est à l'abri du vent solaire. Mais il y a toujours des resquilleurs. Certaines particules parviennent malgré tout à franchir ce bouclier au pôle nord et sud. Et là, elles entrent en collision avec les couches supérieures de l'atmosphère terrestre, provoquant l'illumination des gaz atmosphériques pour un somptueux spectacle, les aurores boréales. Charter de touristes. Ah non, c'est les scientifiques de la Station Spatiale Internationale. Et à part vous, ils vont prendre cher. Il va s'écraser comme une pastèque dans ce qui est aujourd'hui le golfe du Mexique. Et alors là, bonjour les dégâts. Le thermomètre a grimpé à plus de 260 degrés à la température d'un four.
L'atmosphère s'est remplie de fumée et de suie. Pendant au moins 6 mois, l'air était noir et irrespirable. Autant dire que ça a fichu la saison touristique en l'air. Et pas mal d'autres choses avec. En tout cas, comme la plupart des animaux, les dinosaures n'ont pas survécu à cette catastrophe. Ce fut la fin de leur règne. Pauvres bêtes. Mais il y avait des coriaces sur Terre. Et donc des survivants. Parmi eux. Nous voilà sur la frontière. Les étoiles qui passent à côté de nous font partie de ce qu'on appelle un amas globulaire. Bon, traduction, un embouteillage. Dobra, wyszliśmy tutaj, jak się tworzył świat. I idziemy teraz tutaj koło tych organów do kolejnych atrakcji. A tutaj mamy takie aqua, tak naprawdę. I chyba te fontanny są właśnie atrakcją o 22. Staje chyba się tutaj na tym moście i jest jakaś fajna atrakcja, bo są pewnie podświetlane. Tu jest coś dynamik, ale nie wiem, czy to jest otwarte, czy nie, bo chyba nie. To taka lipa by była. Teraz zobaczymy dalej. Ale cieplutko jest, daj się spokój. No pogoda jest po prostu wyśniona, wymarzona. Tutaj na... O, tu sobie pójdziemy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest prawdopodobnie taniec robotów i takie inne, ale od 14.45, za pół godziny otwierają. Także idziemy w inne miejsce. No, przejdziemy się tutaj wzdłuż tych kaskad. Tu, gdzie jest ta woda. Jestem mega ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało wieczorem. To są takie trampoliny dla dzieciaków. Zbyt dużo jest tych atrakcji na jeden dzień, ale to jest chyba specjalnie tak zrobione, żeby ludzie po prostu przychodzili i wykupywali 2 dni. Albo żeby specjalnie wszystkiego nie zobaczyli i przyszli jeszcze raz, czy tam przyjechali. To jest zwana zagrywka. Prawdopodobnie tu znajdują się różne maszyny, na których sobie można pograć. O, od 10 do 20. Zobaczymy, wejdziemy, nie będziemy grać. Ale tutaj nie ma kolejki, moi drodzy. Zobaczcie. Czyli taki jeden wielki salon gier. I tam się jeszcze schodzi na dół i pełno jest najróżniejszych maszyn. To co u nas w Usce, w Łebie, nie wiem, w Krynicy Górskiej, w Krynicy Morskiej, wszędzie tam, gdzie są turyści. Czyli taka taki odmóżdżacz dla dzieciaków.